To ten. Jest naprawdę ogromny. A w domu mam, powiem ci, mam piękną sypialnię, którą możemy na przykład... Panowie, że... Ja z kobietą jestem, zadzwonię, kochani. Ty, byłeś w Stanach, nie? Wiesz, do czego to tam służy, nie? No widzisz, a my jesteśmy w Polsce i nie wiemy. Naucz nas grać w baseball. W Polsce nie ma szans, żeby zarobić na baseballu. Nie ma ligi, nie ma boisk, nawet bileczki ciężko zdobyć. Musicie pomyśleć, żeby inaczej zrobić pieniądze. Zbierajcie makulaturę, no cokolwiek. O, na przykład... Na przykład, możecie kręcić teledysk.
sercu trzymam je, a miłość. Chyba, że pokażę wam mój patent. Na zderzak. Na zderzak? O Boże! Żyje pan? Proszę pana! Żyję! Ale mam coś z nogą! Może odwieźć pana do lekarza? Albo chociaż wezwać taksówkę? Chyba nie będziemy do tego fatygować policji, co? Wie pan co? Leki dużo kosztują. Może się dogadamy. 50 zł chyba powinno wystarczyć, prawda? Moja strata. Dzięki, to do widzenia. Dziennie da się zarobić 200. Trochę długo już czekamy. I jeszcze nic nie jechało. Kurde, panowie, jak Bozie kocham. Wpadam pod pierwsze auto, jakie kurde zobaczę. Jest jedna. Nie no, mówiłem lasce, żeby mi nie dawała ryby. Ale ryba jest zdrowa. Ale szefie, to są te malutkie igiełki. Ości, Piotruś. Poza tym to jest dorsz. A dorsz jest nieskomplikowany, jak Wałęsa. Piotruś, sprawdź to. Przerywamy najnowsze notowanie naszej gorącej dziesiątki Polish Top 20, żeby nadać bardzo ważny komunikat. Dzisiaj około godziny 8 rano na drodze leśnej koło Gdańska zastrzelono znanego ultraprawicowego polityka Romana W., pseudonim Szpinak. Policja z braku dowodów umorzyła śledztwo. Minęła godzina 10, wracamy do naszej listy z najnowszym przebojem. Zgadnijcie sami, kto to jest. Gotowanie potraw mącznych.
zagotować wodę, dodać sól i olej, makaron ugotować często mieszając. Około 9 minut. Dzień dobry, sąsiedzie. Ja przyszłam pożyczyć trochę soli. Musi być jakiś sposób na zrobienie kasy. Łatwy, prosty i przyjemny. Salon masażu. Otwórzmy salon masażu i będziemy mieć wielki szyl. Masaż różny tylko dla fajnych laseczek. Tak od 18 do 25. Tak 100 na 60, tak na 90. Ty, a może im zrobimy kasę? Nie damy im rady. No nie wiem. Nie sądzę. Nie sądzę. Skrojenie trzech cymbałów zaspokoi twój głód tylko na godzinę. Może dwie. Nam potrzebna jest strategia długofalowa. Ej, długofalowa? Ja nie lubię wody. Jestem pieprzony zderzak, całe lesy mam polowane. Mam. Miliard rozumie. Janusz Wajt, chłopaki. Ej, o co ci kurwa chodzi? O rozum mi kurwa chodzi. Taki szary budyń tutaj, którego ty nie masz. Porwiemy kogoś. Porwiemy? Porwiemy dla okupu. Kogo najłatwiej jest porwać? Dziecko. Skąd najlepiej jest porwać dziecko? Przedszkola dla snobów. Tam każdy dzieciak jest warty kupę kasy. Porwiemy dzieciaka, zgarniamy okup i mamy forsę na całe wakacje. No, może przynajmniej na lato. Szefie, a nie lepiej kombinować coś legalnie? Spójrz na tamtych. Oni kombinują legalnie. Chłopaki zatroszczą się o to, żebym nie władował się w to samo błoto. To moja dzielnica. Tu wszyscy się znamy, kochamy, szanujemy. Więc nie wiesz wszystkiego, mój kolego. Nie, szkoda mnie i twojej chałupy, żeby trzymać w niej same gówno. Idziemy tutaj równo, ja i chłopaki. Trzymamy się razem, razem z naszym obrazem. Trzymamy się razem, nie będę słuchał żadnych pierdół. To moja dziedzina, ja będę wszystko zasynał. Jedna. A ty prasujesz swoje dresy? Co? No, pytam się, czy prasujesz. No, kiedy wybierzesz? Mam sobie dresy prać? I co? Goły chodzić po ulicy? Kiedy tylko dzieciaki wyjdą na huśtawki, zanim wyjdzie wychowawczyni, przeskoczysz przez płot i pierwszego z brzegu łapiesz. Wszystkie dzieciaki mają nadzianych starych, więc to bez różnicy. Wsadzimy gówniarza do bagażnika i spieprzamy. Do bagażnika? Szef powiedział, że do bagażnika. No stary, ale ty miałeś załatwić poloneza. Nieważne. Do roboty!
Przepraszam bardzo, widziała pani tego chłopca? A, Robercik. Przed chwilą jacyś dwaj faceci przerzucili go przez płot i wsadzili do malucha. Ty, patrz, to chyba do nas! Gliny! Bierzemy dzieciaka i bijemy! Na pewno są stąd. Kurwa! Dokumenty! Czesław Wapno. Nie będę was rozdawał! Kurde! Gadaj! Co tu się dzieje? Odwaliło wam? Z piłą do dzieciaka? Chcemy dowiedzieć się, kim są jego starzy. Odwiążcie go, debile. Jak masz na imię? Robert. Robercik, teraz powiesz wujkowi, gdzie jest tatuś i mamusia. No śmiało. Gdzie są rodzice? Nie mam. Jak to nie mam? Wszyscy mamy rodziców. Ja mam. On też. I on. Ale ja nie mam. Wacek nie miał, Justyna nie miała. Nie mam. Skąd wyście go zabrali? No, tak jak szef kazał. Zaraz za bankiem było skrzyżowanie. Potem w lewo i za blokiem było przedszkole. Jakie kurwa lewo? Kazałem wam jechać w prawo! I nie za blokiem, tylko za wiaduktem! Za blokiem jest dom dziecka! Dom dziecka? Tak, ofiaro! Porwałeś dzieciaka z domu dziecka! Od kogo chcesz teraz wydębić okup? Mogę w czymś pomóc? O! Panowie, ja naprawdę nic nie wiem. Samochód ukradli mi dziś rano. Jestem tylko biednym grabarzem. Nie mam pojęcia, o jakim dziecku mówicie. To są moje wiersze. Czasem jak nie mam co robić, to piszę sobie. Czesław Wapno, grób. Jakżeś płytki grobie, o jakżeś. Jak kałuża łez wylana na pogrzebie tyrana. Czesław Wapno, skowron nadziei. Skowronem nadziei jesteś obrzasku, kiedy ostatnie tchnienie zmarłej kury dotyka sklepienia. Alabastrowego grobowca, usłanego rzeżuchą. Czesław Wapno, pogrzeb. Samce pogrzeb, tłusty korniku rozpusty. A dziś jak zasypywałem trumnę, to przyszedł mi do głowy jeszcze jeden wiersz. Czesław Wapno, agonia. Wszyscy jesteśmy w permanentnej agonii. Ty, ja. Nawet tasiemiec, który jest w twoich jelitach. Zostaw go. To diabeł. Zostawmy go. To debil. Widziałem kiedyś film, że małego gówniarza sprzedali do Turcji. A czy ty znasz jakiegoś Turka? Znasz chociaż pół Turka? Chociaż pierdzieloną 1/5 Turka, któremu mógłbyś opchnąć to dziecko? Bo ja znam tylko Aliakrę. Możemy wziąć dzieciaka i opchnąć go w Turcji. A kasa na podróż? Możemy poszukać jakiegoś last minute? Twój stary last minute! Nie, ale mój stary ma kumpla. Teraz to stary alkoholik, ale kiedyś był niezłym chirurgiem.
Możemy spędzić gówniarza na części. Na części? Czytałem kiedyś... Ta, jasne. Czytałem kiedyś, że rynek ludzkich organów ma się bardzo dobrze. Kurwa! Zrobimy z niego, kurwa, puzzle! Koniec bluzgania przy małym. Czemu? Bo wpierdol! A ten ziomal twojego starego by nam to zrobił? Za flaszkę, on by zrobił puzzle nawet ze swojej starej. Mój stary zrobiłby to z moją starą za fliko. Pogrzebacze. Ale mój stary to jest kurde patologia. Dużej wątroby z niego mieć nie będziecie. Ewentualnie można by źle rzucić jeszcze płucka. I tak, żeby zrobić z tego komplecik, nereczka gratis, to może będzie z tego jakaś sensowna forsa. Mózg też chcecie? To będzie dodatkowa flaszka. Człowiek się przy tym gównie upierdzieli. Cały fartuch sobie upieprze. I piłę będę potrzebował. Za drzwiami stoi jakieś wiadro, przynieście mi je. I miskę na wnętrzności. A co ty głupi jesteś? Ty z nożem do dzieciaka? Czy on wygląda jak kurpioska wycinanka? A ty się gnoju nie ciesz. Wyskakuj. No wyskakuj, powiedziałem. No wypieprzaj. I nie lubię pracować w obcym mieście. Zawsze dostajemy gówniane informacje i tylko jeden pieprzony numer do pieprzonego informatora, którego na oczy nie widziałem. Stary, z jaką debilną ksywką? Zielona marynara. Co za palant. Chciałbyś nazywać się fioletowe gadki? Albo fioletowe, nietuchnące szczynami majtasy? Sraczkowaty spodzień? Albo z francuska, chalik Bordeaux. Stalowo-szare pantalony i jego przyjaciel bladoróżowe steringi. Halo? A, to wy, no. Mówiono mi, że będziecie dzwonić. Nie, teraz nie mogę. Nie jestem u siebie. Ale za 20 minut mogę być przy dużym supermarkecie zaraz za fontanną. Muszę lecieć. Powinna się stąd wyprowadzić. Pełno tu różnych meneli, dresiarzy i innych palantów. Wszyscy mnie tutaj znają. I jeszcze nikt nigdy nie zrobił mi nic złego. Nie martw się o mnie. Jaka ty głupia jesteś. O siebie się martwię. Dworzonko? Słucham? Dworzonko! Stary, z naszej klatki wychodzisz i na naszej dzielni się wozisz? Ale ja się nie wożę, ja piechotą przyszedłem. Kręci z nas bekę. Kumasz? Robi dubę. Papierosa zaaplikuj. Kurwa! Zaaplikuj! Śmieszne słowo! Chwalę. Stary, to twoje płuca mają szczęście.
Ale ty masz... Pech! Nie będzie mi się peda woził po dzielnicy. No ba. Proszę pana, niech pan wezwie pogotowie. Telefon mam w kieszeni. Deszcze niespokojne podargały sad. Soraski za spóźnienie, ale tam na dole był taki jeden, co się woził. Ale mu zaaplikowaliśmy i jest git. Na naszej dzielni się woził? Pedał. Znaczy się homoseksualista. No i co my z nim teraz zrobimy? Przed nocą. Dla z nimi jak małe dzieci śpiewają. Kojarzy mi się z zimą, ze świętami. Wiecie, świąteczny nastrój, majolka bzykać się chciała. To znaczy się rozmnażać. Ja już leżę na niej, a to kurde dzwonek do drzwi. Otwieram, a ty coś gówniarze kolędy śpiewają. Mam, chłopaki, miliard w rozumie. Janusz Weiss jestem, Janusz Weiss. Możesz ciszyć to gówno. Jak nazwałeś Franka? Gówno. Oceniasz surowo coś, czego nawet nie znasz. Słuchasz tego cały czas, to mi się zdarzyło parę razy posłuchać. No właśnie. Ty słuchasz, ale nie słyszysz. Drażni cię to. Ja to rozumiem. Nie rozumiem, jak ciebie może nie drażnić. Przecież to chaos. Tylko z pozoru. Zappa okiełznał chaos i właśnie na tym polega jego geniusz. Znam kilku geniuszy, którzy nie byli chaotyczni. Gdybyś się wsłuchał w tą muzykę, rozumiesz? Gdybyś się otworzył na nią, okazałoby się dla ciebie, że jest w niej cel. Że te z pozoru chaotyczne i nieposkładane linie instrumentalne spotykają się we wspólnych punktach. Zdecydowanie wolę harmonię. Ale w tym też jest harmonia. Zharmonizowany chaos. Zobacz na nas dwóch. Wchodzimy do pokoju, w którym jest pełno typków, których mamy sprzątnąć. Tak? Wpadamy tam i co? Rozpętujemy chaos. Czyżby? Zawsze z takiego pokoju wychodzimy cali. I na tym polega harmonia, którą na ten chaos, jak na dziką bestię, nakładamy. Nie wiem jak ty, ale ja przed wejściem do takiego pokoju sobie myślę. Gdzie będę strzelał, gdzie są osłony, którędy będę uciekał. I to ten plan. Nie chaos, tylko ten plan pozwala mi przeżyć. Ale Zappa też działał planowo, co stary, że wszystkie utwory zapisywał. Twój zabałaganiony umysł kiedyś cię zgubi. Zappa miał gitarę i nuty. A my mamy pistolety i cele. Niezłe, tak? Świetna analogia. Tylko, że on już nie żyje. Mogę się pouczyć? Zdalo se mi w lecie, że mam cię trochu bliż. Pak przyszła zima, ja czekam, ale nie bud na wóptiś. Przeco nie idę o to, kto z nas wolny wydrży.
jakiego czorta? Widziałeś gdzieś taką zieloną, leśną marynarę? Jesteśmy. To nie wygląda jak supermarket. No nie. Podobno lubisz sobie gulnąć. Kto nie lubi? To chodźmy. No tequila to nie cytrynada. Trzeba umieć ją pić. Teraz uważaj. Sól. Uważaj. Sól, tequila, cytrynka, jazda. I na chuj mi ta cytryna. Teraz mów mi wszystko od początku. Tylko nie chcę słuchać o jakichś twoich rozwodach z żonami. Mów o ciuciaku. Jest źle. Przecież walczy, ale kurwa bez sensu. To jest zła kobieta. Nienawidzę jej. Dzieciaka przez 5 lat nie widziałem. Wyrzuciła z domu, suka. Nie mówimy o twoim bachorze, tylko o tym z domu dziecka. No to musicie zachwytać Julka. On adoptował wszystko, wszystko wie, wszystko. Mówimy o Robercie. No, to jest mój Robert. To był kawał gnoja. Dużo pił. Jak on walił w ciotkę, jak worek. Jak on ją naparzał. Drwalem był. Takie ludziki robił z kasztanów. Miał to po ojcu. Dziadek Henryk też dużo pił. Też bił babkę. A babka była Żydem. Bo jak nienawidził Żydów, dzisiaj Żydzi rządzą światem. Dobra pan. Stul, pysk i słuchaj. Gówno nie obchodzą jacyś Żydzi. Albo będziesz mówił z sensem, albo odstrzelę ci fiuta. Mów wszystko, co wiesz o facetach w dresach. To pobili kiedyś takiego jednego. Włodek się nazywał, równy gość był. I on tak opowiadał kiedyś w 73 opowiadał, jak szedł ulicą, on tak kuś, pokaże. Jaki kraj, tacy informatorzy? W dupę. Stary! Powinniśmy mieć współlokatorki. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na liże. Mała na wysokości. Na naszej dzielni zawsze ktoś wrzucił chociaż zydla. Na tej też do tej pory nie było żadnych problemów. Kto to był? Kolędnicy. O, w dupę. Wożonko? Słucham. Kasa. 5 minut. 2. Co ty taki blady jesteś? Są tu. Kto? Te kutasy. Jehowi? Nie kurwa, dresy. Mają dzieciaka. Rozwalmy ich. Jak? Na klatce? Poza tym muszą być zajebiście pewni, skoro tu przyszli. Chcą go nam obchnąć. Ty za ile?
Nie mówili. Dali nam 2 minuty. Ja nie mam zamiaru płacić z własnej kasy. Trzeba to załatwić inaczej. My nie wynajęto nas po to, żebyśmy płacili za jakiegoś dziaka, czy załatwiali papiery. Kolesie muszą dużo o nas wiedzieć. Przyszli pod nasze drzwi i zaczęli śpiewać kolędy. Są psychole, gotowi na wszystko. Kolędy, Boże Narodzenie. To sygnał. Symbol. Jak nie zapłacimy, to zrobię wrześnie wyniątek. Myślisz, że w szopce mogli schować broń? Krowy nie wyglądały zbyt podejrzanie. O kurwa. Osioł. Osioł dziwnie klęczał. Spokojnie. Nie zrobię tego teraz i tutaj. Nie będę chcieli uszkodzić dzieciaka. Mam plan. Jest problem. Nie mamy pieniędzy. Możemy przekazać gotówkę dzisiaj w południe pod dworcem. Proponujemy dychę. Proponować to będę ja. Nie zejdziemy poniżej 20. I tak idziemy na ustępstwa. Dobra. Nie wierzę! Utargowałeś 20 zebli za kolędę. Jesteś mistrzem. Zażądali 20 tysięcy. Spokojnie. I tak nie zapłacimy. Dzieciaka. Co z Robertem? My wracamy. Wyrolowali nas. Nikt nie przyszedł. Pilnuj małego. Dobrze. Wracamy do mnie i wywozimy dzieciaka w inne miejsce. Boję się, że ktoś poinformował o nim glinę. Kolędowanie w sierpniu to nie był najlepszy pomysł. Chyba się ludzie zorientowali. Koleś siedzi za nami od samego dworca. Gliny? Spokojnie, mam pewien pomysł. Chyba zauważyli, że za nimi jedziemy. Myślisz, że mogą coś zrobić dzieciakowi? Nie wiem, mogli się wkurzyć. Ja, co tobie zajebany po chuj? Kurwa, mi się pierdolisz! No ba. Wchodzimy?
Jeszcze chwila. O kurde, stuknęli dzieciaka. Zaraz zobaczymy. Zaczekaj! Następny. A co jest w dupę? Robią nas z wała. Robimy tak. Ty biegniesz za drugim, ja jadę za trzecim. Jeśli któryś z nich ma dzieciaka, to mamy 50% szansy, że złapiemy go. Dobra. Jakby co, to dzwoń. Cyrk na kółkach. Mięśnie to siła i moc. Mięśnie symbolizują siłę argumentu. Mięśnie dotyczą siły, która pozwoli ci osiągnąć to, co zamierzyłeś. Mięśnie są ważne tak w myśleniu reaktywnym, jak i aktywnym. W myśleniu reaktywnym mamy ocenić mięsień tego, co jest nam dane. W myśleniu aktywnym mamy ocenić mięsień tego, co chcemy zrobić. Witamy Państwa bardzo serdecznie na kursie przygotowanym przez naszą firmę. Żeby żebrać skutecznie, trzeba mieć twarz. Twarz, która wyraża cierpienie, która wzbudza żal i sprawi, że staną się Panowie absolutnie wiarygodni. Nasza firma zrobi to dużo szybciej i skuteczniej niż oferująca po zaniżonych cenach agresywna konkurencja. Na dzisiejszych zajęciach poruszymy problem chorób, na które najlepiej żebrać.
największe współczucie wśród ludzi budzą nowotwory, choroby serca i niedowład z francuskiego paraliżu oraz brak kończyn i wirus HIV. Choć ten, według naszych badań marketingowych, zanotował ostatnio wyraźny spadek na liście. Teraz przejdźmy do kwestii ubrań. Jak się ubierać, aby współczuć? Cicho, Cerber. Masz pieniążka? Mam. Bramka numer 6. Idę się odlać. Nigdzie się stąd nie ruszaj. Cholera, a mówią, że to ja jestem nienormalny, bo gadam do siebie. Nie gadam do siebie. Gadasz do siebie. Wcale nie jestem nienormalny. Sam jesteś nienormalny. Nie gadam do siebie. Wcale nie gadam do siebie. I ty jesteś głupi. Wcale nie jestem nienormalny. Sam jesteś nienormalny. Co jest do... Ty mały, ty... Dywan się przewrócił. A ja też chciałem siku. I zatrzymałem się. Rozwijam se dywan i se siadam. Wyciągnąłem sobie książkę, a że jedną mam, to pomyślałem, że nie będę miał problemu z wyborem, czyli alternatywa, czyli normalnie. I se czytam. Już dawno powinien tu być. Sorki za spóźnienie. Odwaliło ci? O, jakie masz fajne zwierzątko. To nie moje.
Przecież wiesz, że nie mamy kasy! A ty zabierasz go do jakiegoś wesołego miasteczka, sam sobie kupujesz jakiegoś zwierzaka! To nie jest żaden zwierzak! Nie? A co to jest? To Pokémon! On ma magiczną moc! W trzecim odcinku... Ani słowa więcej! Chodźcie sobie pogramy w głupiego Jasia! Ty debilu! Przecież to był balon z helem! Co za różnica, skąd on był? Teraz go trzeba ściągnąć na dół, bo się gówniarz popłacze. Skąd miałeś forsę? Spokojnie, opchnąłem dywan. Co? Opchnąłeś dywan mojej matki? Jedyną pieprzoną pamiątkę po jej babci? Przecież ona mnie teraz zabije! Kurwa, stary, zawiodłem się na tobie. Jak tylko spylimy gówniarza, poleci po twojej części. To niech leci. Wiesz, jaką mały miał frajdę? Pierwszy raz był w pieprzonym, wesołym miasteczku. To była chyba najfajniejsza rzecz, jaka się w tym jego zasranym życiu wydarzyła. Zdezelowana karuzela, kawał waty cukrowej i tandetny balon sprawiły mu ogromną frajdę. Wreszcie się wyrwał z tego zasranego domu dziecka. Dla nas to parę zybli, a dla niego to chwila zapomnienia. I wcale nie żałuję. Jak znajdę drugi dywan, to też go opylę i pójdę z małym do kina. Trafiłem balona! Masz, mały nielecz. Jak to kurwa mówią, lepszy kurwa maślak niż kurwa nic. Ustalmy fakty. Od dzisiaj małego trzymamy tutaj. Moja chata jest raczej pod obserwacją. Co to byli za kolesie? Gliny? Nie mam pojęcia. Robi się gorąco, trzeba uważać. Musimy jak najszybciej ustalić, jak pozbyć się dzieciaka i to najlepiej za dużą kasę, żeby do końca wakacji myknąć za granicę. Poczekać, aż wszystko przycichnie. Za porwanie mogą nas zapuszkować na dobre. I dlatego właśnie w razie wpadki musimy ustalić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Zrobili nas w konia jak przedszkolaków. Są cwani, zupełnie się nas nie boją. No i nic dziwnego, na każdym kroku dajemy dupy. Na razie ukryli gdzieś dzieciaka. Na szczęście wiemy, gdzie mieszka jeden z nich. On doprowadzi nas do reszty. A potem wszystkich zabijemy. Chcesz kefir? Kurde, stary, mam taki zajebisty dream. Zajeżdżam sobie bryką na stację benzynową, aż z daleka słychać, jak mi bit napierdala. Już pełza jakiś palant z nalewajką i zaczyna lać. Przez te pół minuty doi mnie z kasy jak alpejski pastuch krowę Milkę, ale ja wbijam w to lachę. Jestem dziany jak szejk arabski. Kumasz. Taki prosty sen o tankowaniu. Chciałbym, kurde, kiedyś zatankować auto. A nie, zawsze kraść nowe, kiedy skończy mi się kasa na wachę. Policja, proszę otworzyć. Tak. Świeże jajka. Proszę. Chwila. Tu pewnie jest przejść. Biegnij, zanim ja zablokuję drugą klatkę.
nawet nie podchodź, bo skoczę! Jak Boga kocham, skoczę, zobaczysz! Zamknij się! Czy ty myślisz, że ja nie mam tego dosyć? Mąż, dzieci, jeszcze mnie teraz zdradza z tą głupią suką z pracy! Żeby jeszcze była ładniejsza ode mnie, ale ona jest gruba i brzydka! A ty co? Pewnie przyszedłeś mnie ratować, tak? Zawsze mówicie, że nie ratujecie, a potem co? Ściągacie z okna i... po samobójstwie! Czy ty myślisz, że ja naprawdę chcę tak dalej żyć? Zobaczysz, skoczę i wreszcie będę miała święty spokój! Zamknij się, bo cię zastrzelę. Dobra, już schodzę. Zwariowałeś? A co mam z nim zrobić? Zostawić go tu? Lepiej mi pomóż. Że go miałeś tylko złapać. Wybiegł z drugiej klatki, tak jak myślałem. Kiedy mnie minął, krzyknąłem, że jeśli się nie zatrzyma, to go zastrzelę. Nie zatrzymał się, więc strzeliłem dwa razy w powietrze, a on zemdlał. Gdzie ja jestem? Tylko spokojnie. Pamiętaj, że mają dzieciaka i mogą być niebezpieczni. Jak będziesz czekał, to go rozwalę. A teraz posłuchaj mnie, dupku. A ty co? Kotak kurwa jesteś? O co ci chodzi? O tego lizaka! Wyglądasz jak wielki pierdolony czupaczu! Masz jakiś problem? I nie celuj ze mnie, tylko zajmij się nim, dobrze? A może mi powiesz, jak mam się nim zająć, skoro twój głupi lizak odwraca jego uwagę? To co mam zrobić? Iść w las? A teraz posłuchaj mnie uważnie, straluchu. Te twoje pierdolone kaprawe oczęta wydłubię kurwa lizakiem i pistoletem, żeby wszystkie zwierzęta na twoim pierdolonym sercie srały ze strachu, jeśli mi nie powiesz zaraz tego, co chcę usłyszeć, rozumiesz? Pofatygowałem się i odebrałem, więc zaskocz mnie czymś ciekawym. Halo? Halo? Co jest? Kto? Niby szefo, ale jakieś bluzgi słyszę. Czy chcesz moje zeszmacone, kurwa, kozopędne nogi, żeby wbijał ci się w pierdolone dziąsła? Czy chcesz nie poznawać swoich zębów, jak będziesz zaglądał, kurwa, do lustra z rana? Nie będziesz zaglądał do lustra z rana, ponieważ zamierzam cię, kurwa, szyszyszkami rozerwać od środka. Będziesz pierdolonymi, kurwa, dresikami w cząsteczka. Nikt nie będzie wiedział, czy jest was 7, kurwa, 15 czy 14. Chyba cię zaraz, kurwa, osram z gniewu. Będziesz wyglądał jak wyprowadzony, kurwa, z kiepskiego poligonowego, kurwa, szpitaliku podczas wojny, nie? Ty będziesz niewielką w dziupli, kurwa, a lizek będzie panem, na który cię nabije, głupia szmato. Więc powiedz mi teraz, gdzie jest chłopiec? Nie wiem, kto to jest, ale chyba mamy problem. Musimy się przygotować, bo za jakieś 30 minut będziemy mieli towarzystwo. Zwariowałeś? Trzeba się ładować samochód i spieprzać. Chcesz zwiać? A co z szefem? Zostawisz go samego? Stary, jak oni tu wpadną, to rozwalą tą budę w pył i nas razem z nią. Trochę nie leży mi to, co robimy. Co? Poddamy im chłopaka i zrobią z niego lamy. Nie myślę o tym. Myślę o kasie, jaka wpłynie na moje konto. Poza tym... myślisz, że jakiś tybetański wieśniak widział kiedyś prawdziwą lamę? Do pełna! Nie miał takiej okazji, bo od rana do nocy dyma swoim małym himalajskim pługiem po swoim małym himalajskim poletku. Myślisz, że oni tam orają śnieg?
Ty, bardzo trudno musi być chyba orać śnieg na wysokości kilku tysięcy metrów. Ciekawe, czy każdy himalajski wieśniak, kiedy idzie na pole, bierze ze sobą sprzęt do finaczki. Wiesz, nad czym się zastanawiam? Ilu himalajskich, wysokogórskich rolników ginie rocznie przy sianiu buraków? Ta baza to tu? Dobra, szczury! Wypieprzaj z kątów, bo kropnę waszego kumpla! Co to było? Selfie z Big Pawela. Liczę do trzech. Wychodźcie! Gdzie jest jeszcze jeden i chłopak? Weź na wstrzymanie, bo nie zostanie z ciebie nawet kupa gówna. Gdzie mam pomachać? Co? Gdzie jest kamera? Jaka kamera? Ukryta kamera. Gdzie jest drozda? Jaki drozda? No nie mówcie, że to wszystko jest na serio. Macie plastikowe pistolety, palanty. One są tego... niewykrywalne dla radarów. Twój mózg jest kurwa niewykrywalny. Dzień dobry. Mamy tutaj taki mały jazzik do zrobienia. Chcielibyśmy wykorzystać wnętrze. Mamy nawet puzon. Niestety, tu już kręcą teledysk. Już kręcą? Poważnie? Tak. Do filmu wypierdalaj. Dobra. Gdzie jest dzieciak? Liczę do trzech. Raz. Dwa. To może pożyczyć wam puzon. Na czym to ja skończyłem? Aha. Na trzy. Stop, go zastrzelę! Zwariowałeś? Nie celuj do niego. Niech ktokolwiek się rusza, z jego gigantycznej żuchwy zrobię 20 malutkich. Znowu się udało. Zawsze jak mi celujesz w brzuchę, to się udaje. Co miało znaczyć te 20 malutkich, co? Nie wiem, improwizowałem. Musiałem coś powiedzieć. Co z nim? Kula chyba przeszła na wylot. Chyba? To mój stary jest lekarzem, a nie ja. Nawet mocno nie krwawi. Ale i tak powinniśmy jechać z nim do szpitala. Mogą zrobić coś małemu. Nic mu nie zrobią. Jest im potrzebny, chcą go sprzedać do cyrku. Będzie pluł i siał buraki w Himalajach. Ale dlaczego całą kasę mają zabrać tamci dwaj? Szybko, do samochodu. We'll be right back.
ty naprawdę sądzisz, że ja mam gigantyczną żufę? No wiesz, nie jest najmniejszą żufą, jaką znam. Jak się czujesz? Kurwa! Rozbieraj się. No rozbieraj się! Ty też. Dobra, Kaziu, ja się zbieram. Mam jeszcze kolokwia do sprawdzenia. Jak wrócą do swojego samochodu, puścisz mi sygnał. Chcą się wmieszać w tłum! Tośmy się wmieszali. Nawet nie podchodźcie! Jeden głupi ruch i kropnę was wszystkich! Nie chcemy tego dla dobra dzieciaka i waszego! Rzućcie broń i wypieprzajcie! Co oni chcą? Chyba, żeby to załatwić jak prawdziwi twardziele. Dobra, zostawcie gówniarza i wypad! Macie jedną minutę! Pokazuję okej. Mądra decyzja! Dobra, zgadzają się. Przepraszam bardzo! Zaszło chyba drobne nieporozumienie komunikacyjne. Tamci panowie nie zabiją was, jeśli odejdziecie. Interesuje ich tylko dobro dziecka. Chcą oddać go w dobre ręce. Interesują się nim tybetańscy mnisi. Chłopiec jest podobno kolejnym wcieleniem Dalaj Lamy. Szefie, a jeśli to prawda, tam mu będzie lepiej niż domu dziecka. Dobra, zgadzamy się. Stół, pysk! Gówno! Co? Gówno! Skończmy z tym. Ja biorę tego Zuzi, ty pozostałych, tak? Zaczekaj. Możecie go nawet wywieźć na Marsa. Za darmo go nie oddam. Oddajcie dzieciaka, ale zostawcie banknoty. Mówię po dobroci, bo będą kłopoty. Motherfucker! A ty z tym Tybetem to tak poważnie? Spójrz na nas. Czy my wyglądamy na niepoważnych ludzi?
Ty! Matka Gardela to jest normalnie patologia! Załatwiłam mu robotę w sklepie! Spożywczym sprzedaję! Ważanka? Super. No co, fikasz? No stary, no co jest? No fikasz? Fikasz, Ważanko? No, masz. Dzwoń po Gardela! Pobudka, spojrzenie na poranne zorze. Piękniejszy niż jakikolwiek w moim telewizorze. Potem szara rzeczywistość, nie ojczyzny, lecz kraju. Kraju, któremu daleko jeszcze do raju. Okradany przez lata, okradany jest nadal. Uwadzi nepotyzm, ta sama rada, że nada. Za jedną ich dietę wyżywię się przez rok. A na dworcach wśród bezdomnych coraz większy tłok. Muszę harować, by móc żyć i studiować. A spróbuj studiować, kiedy musisz harować. Od cennych, ambitnych, na drodze do celu. Kolejna fala emigracji, a będzie jeszcze wielu. Kwiat, błąd i dumy, sponiwierane na własnej ziemi. Obcy minerały zmuszony jest bardziej cenić. Pobudka, wstawaj Ładzio. Dresy trzeba wyprać, na dyskotekę idziemy. Ty żeś wczoraj przesadził. Pobudka, jakże zmartwił mnie ten sen. Czy przetrwa biały orzeł ten kolejny wiek? Zakłuty w łańcuch złotych gwiazdek na błękitym tle. Zakłuty w łańcuch gwiazdek na nordyckich oczu tle. Chcieliśmy demokracji, teraz nie wiemy co mamy. Pojedynczy głos, nadal niedoceniany. Powad jest w narodzie, pytam jako prosty chłopak. Nie rozumiem tych, co chcieli tak głosować. Kulturę wyższą zalewa tu podajny kicz. Kicz to przetrwa, za niego płaci także ty. Wszechobecne wszędzie, plastikowe marionetki. Banalne treści w formie pseudogroteski. Po co mi mózg, mam dres i hamburgera. A kto to autorytet, nie znam tego frajera. Po co mi mózg, mam dres i hamburgera. A kto to autorytet, nie znam tego frajera. A ty przebudź się, jeśli jeszcze masz nadzieję. A ty przebudź się, jeśli jeszcze kogoś kocha. A ty przebudź się, jeśli jeszcze masz nadzieję. A ty przebudź się, jeśli jeszcze kogoś kocha. A ty przebudź się, jeśli jeszcze masz nadzieję. A ty przebudź się, jeśli jeszcze kogoś kocha. A ty przebudź się, jeśli jeszcze masz nadzieję. A ty przebudź się, jeśli jeszcze kogoś kocha.